do uroczystości złoży dowódca uroczystości podpułkownik Mariusz Ceglarski. Sztandar, wprowadzić. Spocznij, proszę zająć miejsca. Proszę o zabranie głosu doktora Tomasza Osińskiego. Szanowny panie rektorze, szanowni panowie prorektorzy, szanowni państwo. Wojsko bardzo bogato korzysta z historycznych tradycji i z historycznych symboli. Dzisiaj w udziale przypadł mi zaszczyt, żeby powiedzieć kilka słów na temat historii oficerskiego patentu. Otóż, proszę państwa, w bogatej historii dziejów oręża polskiego cofamy się, jeżeli chodzi o patent oficerski, do czasów rycerskich. Tak naprawdę pewna symbolika z tego okresu również znajduje się na tym dokumencie, który
został wyświetlony z tyłu za mną na tym slajdzie. Proszę Państwa, wojsko tak naprawdę opiera się na pewnym hierarchicznym porządku. Historia stopni oficerskich to historia tak naprawdę bardzo wielu zmian, które wynikały z pewnych historycznych uwarunkowań. Bardzo długo na ten temat można by było mówić, ja skupię się na kilku najistotniejszych. Kwestia mianowania na stopnie oficerskie, czy kwestia nadawania we wcześniejszym okresie tytułów wojskowych zawsze należała do monarchy i do dowódcy, naczelnego dowódcy. Od początku XVI roku w historii polskiego oręża pojawia się wódz naczelny, hetman. Hetman, który te uprawnienia dzieli tak naprawdę z władcą. To jest też okres, w którym, proszę Państwa, rodzą się pewne formalne tak naprawdę dokumenty związane z patentem, czy związane z nominacją, nadaniem stopnia oficerskiego. Myślę tutaj o listach przewodnich, listach, w których hetman czy król wyraża zaufanie do konkretnej osoby, nadaje mu zadanie dowodzenia oddziałem wojskowym. Te listy, tym listom nadano taką formułę, również formalno-prawną. Te listy przepowiednie były, proszę Państwa, wpisywane do ksiąg wieczystych. To bardzo ważna formalno-prawnie uroczystość. Proszę Państwa, kluczowym momentem tak naprawdę i kluczową postacią, jeżeli chodzi o nadanie patentowi oficerskiemu obowiązującej współcześnie formuły, to jest okres panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wówczas pojawia się taki dokument, który nazwany jest też patentem oficerskim, który stwierdza, proszę Państwa, to, co dzisiaj znajduje się w treści patentu oficerskiego, czyli stwierdza fakt powołania, fakt posiadania określonych zdolności i fakt, proszę Państwa, gotowości do największych poświęceń. Na tym patencie oficerskim podpis swój składał w tym okresie sam król. Tradycję tą, proszę Państwa, pomimo upadku Rzeczypospolitej, tradycję tą kontynuowano zarówno w armii Księstwa Warszawskiego, jak i w armii Królestwa Polskiego, a także w okresie narodowych powstań, kiedy nierzadko nominacje oficerskie przyznawano wprost na polu bitwy. Proszę Państwa, oczywiście do tradycji tych wrócono po roku 1918, rozpoczęła je, czy nawiązała do nich Rada Regencyjna jeszcze w październiku 1918 roku. Uprawnienia te należały następnie do naczelnego wodza, naczelnika państwa, a wreszcie do prezydenta i ministra spraw wojskowych. Bardzo dużą wagę do nominacji oficerskich przywiązywano w okresie II RP, stąd, proszę Państwa, drukowano je w dzienniku urzędowym, stąd wydawany przez cały ten okres, bardzo ważny, jeżeli chodzi o historię polskiego wojska, o historię polskiej wojskowości, rocznik oficerski, który dzisiaj stanowi świetne źródło badania nad historią polskiego wojska. Proszę Państwa, mówiłem o tym, że ta historyczna symbolika jest obecna na tym dokumencie również współcześnie. Mamy odwołania do ważnych okresów historycznych w postaci wizerunków orłów z epoki piastowskiej, z epoki Jagiellonów, z epoki królów elekcyjnych i wreszcie wizerunek orła, wzór 1919. W tej ramie tego patentu wpisane są także
pewne symbole, symbole związane z historią Polski, z dziejami oręża polskiego. Półzbroja husarska, szabla i kopia z proporcem, czy kurtka ułańska, czapka, szabla i lansa. I wreszcie, proszę Państwa, napis Bóg, honor, ojczyzna. Zastanawiałem się, w jaki sposób podsumować to swoje krótkie wystąpienie. Proszę Państwa, znalazłem taką filozoficzną myśl o tym, że teraźniejszość jest momentem pomiędzy przeszłością i przyszłością. To jest ten moment, który za chwilę przejdzie do tradycji polskiego oręża. Proszę Państwa, przeszłość, czyli nawiązanie do tożsamości, do korzeni, teraźniejszość, czyli radość z osiągnięcia pewnego bardzo ważnego celu i wreszcie przyszłość, czyli marzenia, w drodze do których, do spełnienia których Państwo jesteście. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu doktorowi. O zabranie głosu proszę rektora komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej, generała brygady, pilota doktora inżyniera Krzysztofa Cura. Na wstępie chciałem bardzo serdecznie podziękować panu doktorowi Osińskiemu za piękne wprowadzenie do dzisiejszej uroczystości, za ten rys historyczny, za to, że teraz już wszyscy siedzący tutaj na sali, a przede wszystkim nasi za chwilę podporucznicy, będą też mogli opowiedzieć taką krótką historię na temat patentu oficerskiego. Jeżeli ktokolwiek was zapyta, to już macie jak gdyby gotową informację, bo dzisiaj tą informację żeśmy wszyscy pozyskali. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Panie, panowie profesorowie, przedstawiciele Wysokiego Senatu, panie, panowie oficerowie, podoficerowie, szanowni absolwenci. Za chwilę odbędzie się uroczyste wręczenie aktów mianowania na pierwszy stopień oficerski podporucznika Wojska Polskiego. To stanowi ukoronowanie studiów i szkolenia kursowego. Jedynie godziny dzielą was od promocji, od odsłonięcia na pagonach pierwszych oficerskich gwiazdek. W tym roku na promocyjnym dywanie uklęknie 147 absolwentów po trudnym, ale owocnym okresie nauki i szkolenia. Uroczystość 127. promocji oficerskiej na zawsze zapadnie w waszej pamięci. Otwiera ona również rozdział w służbie wojskowej. Przed wami kolejne wyzwania, wiele żołnierskiego trudu, zwiększonej odpowiedzialności, ale i kolejnych wojskowych przeżyć, które dane są nielicznym. Pamiętajcie, że decydując się na zawodową służbę wojskową, wybraliście piękny, a zarazem trudny i odpowiedzialny zawód, wymagający wyrzeczeń oraz osobistego poświęcenia. Być oficerem to nie tylko ogromna satysfakcja, powód do dumy i przywilej służenia Polsce i jej obywatelom, ale także zobowiązanie, które wymaga ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i pogłębiania zdobytej w Akademii Wiedzy. Wszystko po to, aby za kilka lat zajmować coraz wyższe stanowiska służbowe i pełnić odpowiedzialne funkcje. Jutro będziecie przyjmować gratulacje i kwiaty od tych, na których pomoc szczególnie mogliście liczyć od waszych bliskich. Zanim to jednak się stanie, dzisiaj gratulacje składamy wam my, społeczność akademicka, wasi wykładowcy, dowódcy oraz koleżanki i koledzy młodszych roczników. Cieszymy się, że waszym sukcesom z waszych sukcesów, bo to także po części nasz sukces. Przyjmijcie więc życzenia wszelkiej pomyślności, żołnierskiego i lotniczego szczęścia, zdrowia oraz satysfakcji z dobrze wypełnianych żołnierskich obowiązków wobec ojczyzny. Jesteśmy z was dumni. Jeszcze raz bardzo serdecznie chciałem wam pogratulować, bo można powiedzieć, że już tylko godziny, tak jak tutaj powiedziałem w przemówieniu, dzielą was od tej najważniejszej chwili, na którą czekaliście 5 lat. Niektórzy oczywiście, jak tu mówię o kursach, mówiąc o kursach, czekaliście troszeczkę krócej, ale też wasza droga była dosyć długa.
bo byliście żołnierzami zawodowymi już przez kilka lub nawet kilkanaście lat, a jutro dostąpicie zaszczytu odsłonięcia pierwszych oficerskich gwiazdek. Jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękuję za wytrwałość, za to, że w każdym momencie mogłem zawsze na was liczyć, mówię tutaj o podchorążych. 5 lat to długi okres, różne rzeczy przez ten czas się wydarzyły. Jutro więcej na ten temat powiem na placu. Natomiast wierzę w to i jestem przekonany głęboko, że zawsze i w każdym momencie każdy obywatel naszego kraju zawsze będzie mógł na was liczyć. To zobowiązuje. Mundur żołnierza zobowiązuje, przysięga wojskowa wszystkich obowiązuje i złożenie jutro też ślubowania oficerskiego też wszystkich tutaj zgromadzonych będzie obowiązywało. Jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękuję za tą wytrwałość, gratuluję tych sukcesów. Za chwilę dostąpicie tego zaszczytu, że zostaną wam wręczone patenty oficerskie i od tego momentu praktycznie jesteście oficerami. Chociaż wczoraj szef Wydziału Kadr powiedział, że tak naprawdę jutro, to się zadzieje od jutra formalnie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że tutaj siedzący na sali wszyscy prorektorzy, dziekani, wykładowcy, dowódcy wasi, jesteśmy z was dumni, bo to tak naprawdę dzięki wam tworzy się historia. Zobaczcie, 127 promocja, 127 promocji i prawie 100 lat istnienia naszej uczelni. Pamiętajcie, Lotnicza Akademia Wojskowa, wpięta GAPA, czy pilota, czy nawigatora, odpowiednie specjalności wojskowe, które tu zdobyliście, będą już z wami szły przez całą waszą przyszłą karierę wojskową. Oczywiście będziecie się rozwijać i tego wam życzymy z całego serca, bo to jest tylko kolejny etap. Przed wami przyszłość, przed wami te wasze kariery tak naprawdę są w waszych rękach. To, jak sobie pokierujecie tymi karierami, to już tak naprawdę w dużej mierze zależy od was. Wszystkiego dobrego. Trzymamy za was kciuki. Dziękujemy panu generałowi. Odczytanie rozkazu rektora komendanta w sprawie ukończenia studiów w Lotniczej Akademii Wojskowej proszę szefa Wydziału Kadr podpułkownika Krzysztofa Wronę. Panie, panowie. Baczność. Rozkaz rektora komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej nr 28 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie ukończenia studiów stacjonarnych oraz szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów. Zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony narodowej z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w okresie od 16 sierpnia 2018 roku do 2 grudnia 2023 roku podchorążowie studiów stacjonarnych ukończyli teoretyczne i praktyczne szkolenie wojskowe. Zdali egzamin na oficera, uzyskali tytuł zawodowy magistra inżyniera. Na podstawie paragrafu 7 oraz paragrafu 13 ust. 1 Statutu Lotniczej Akademii Wojskowej zatwierdzonego decyzją nr 349 ministra obrony narodowej z dnia 6 października 2021 roku niżej wymienieni podchorążowie w związku z ukończeniem studiów drugiego stopnia w specjalności pilot samolotu transportowego oraz pilot śmigłowca uzyskali tytuł pilota oraz prawo do noszenia odznaki pilota i absolwenta uczelni. Sierżanci podchorążowie Ambroziak Natalia, Bachmat Patryk, Banaszak Dawid, Banaszek Aleksander, Bogucki Jan, Chojnacki Aleks, Chomiuk Jakub, Czornik Tycjan, Dąbrowski Michał, Duda Dawid, Frankowski Mateusz, Gajos Daniel, Gonet Andrzej, Górszczyk Mateusz, Jabłoński Adrian, Jemielniak Bartłomiej, Kania Szymon, Kopiel Michał, Krawczyk Michał, Kromer Jakub, Kulik Przemysław, Łaba Kacper, Łukaszuk Jakub, Meger Damian, Miś Michał, Paduch Dawid, Pardej Wiktor, Płoskowski Artur, Pobideł Michał, Poboży Kacper, Stanilewicz Karolina, Strużyński Maciej,
Tłok Erik, Wieczorek Brian, Żurkiewicz Mateusz, Plutonowi Podchorążowie, Fryszka Paweł, Glazik Szymon, Siwik Filip, Szewczyk Szymon, Trusiewicz Karol, Starsi Kaprale Podchorążowie, Błądek Szymon, Bułaś Tomasz, Krupa Bartosz, Żak Dawid, Kapral Podchorąży Kruk Mateusz, Starszy Szeregowy Podchorąży Frankowski Daniel. Na podstawie paragrafu 7 oraz paragrafu 13 ust. 1 Statutu Lotniczej Akademii Wojskowej zatwierdzonego decyzją nr 349 Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2021 roku niżej wymienieni podchorążowie w związku z ukończeniem studiów drugiego stopnia w specjalności nawigator naprowadzania oraz nawigator statku powietrznego uzyskali tytuł nawigatora oraz prawo do noszenia odznaki nawigatora i absolwenta uczelni. Sierżanci podchorążowie Cedro Natalia, Fryszka Weronika, Grzegorzek Miłosz, Kromer Aleksandra, Krupa Jakub, Lasota Natalia, Olszewski Piotr, Sikorska Aleksandra, Starsi Kaprale Podchorążowie, Bijak Kasper, Grządziela Sandra, Starszy Szeregowy Podchorąży Delduka David. Na podstawie paragrafu 13 Statutu Lotniczej Akademii Wojskowej zatwierdzonego decyzją nr 349 Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2021 roku niżej wymienieni podchorążowie w związku z ukończeniem nauki w Korpusie Osobowym Sił Powietrznych Grupie Osobowej Ruchu Lotniczego uzyskali prawo do noszenia odznaki absolwenta uczelni. Sierżanci podchorążowie Dzwonkowski Dawid, Krześniak Kacper, Kustra Piotr, Mancewicz Stanisław, Misiak Filip, Pluciński Szymon, Rodak Piotr, Wiciejowski Wojciech, Plutonowy Podchorąży Fiedorczuk Bartosz. Na podstawie paragrafu 13 Statutu Lotniczej Akademii Wojskowej zatwierdzonego decyzją nr 349 Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2021 roku niżej wymienieni podchorążowie w związku z ukończeniem nauki w Korpusie Osobowym Sił Powietrznych Grupie Osobowej Bezzałogowych Statków Powietrznych i Wskazywania Celów uzyskali prawo do noszenia odznaki absolwenta uczelni. Sierżanci podchorążowie Boroń Adam, Byliniak Aleksandra, Hołuj Bartosz, Kubiak Dominik, Plutonowi Podchorążowie Barnowski Emil, Korszla Patryk, Lendling Bartosz, Starszy Kapral Podchorąży Stachowiak Jan, Kaprale Podchorążowie Jakubik Hubert, Kisielewski Michał. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w okresie od 16 sierpnia 2018 roku do 2 grudnia 2023 roku podchorążowie studiów stacjonarnych ukończyli teoretyczne i praktyczne szkolenie wojskowe, zdali egzamin na oficera, uzyskali tytuł zawodowy magistra. Na podstawie paragrafu 13 Statutu Lotniczej Akademii Wojskowej zatwierdzonego decyzją nr 349 Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2021 roku niżej wymienieni podchorążowie w związku z ukończeniem nauki w Korpusie Osobowym Logistyki Grupie Osobowej Ogólnologistycznej uzyskali prawo do noszenia odznaki absolwenta uczelni. Sierżanci podchorążowie Domin Paulina, Jakubiak Adrian, Komorek Łukasz, Kowalczyk Kamil, Kowalski Michał, Krawczyk Krzysztof, Śmigielski Wojciech, Wróbel Michał, Plutonowy Podchorąży Zdunek Michał, Starszy Kapral Podchorąży Darnikowski Kamil, Kapral Podchorąży Salwin Sebastian, Starsi Szeregowi Podchorążowie Grudziecki Konrad, Lipert Mateusz, Szeregowy Podchorąży Puławski Hubert. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 123 z dnia 5 września 2022 roku w sprawie naboru do uczelni wojskowych na kurs oficerski w 2023 roku w okresie od 3 kwietnia 2023 roku do 2 grudnia 2023 roku zrealizowano 6-miesięczne szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na oficera dla podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym, grupie osobowej lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym, grupie osobowej. Na podstawie paragrafu 13 Statutu Lotniczej Akademii Wojskowej
zatwierdzonego decyzją nr 349 ministra obrony narodowej z dnia 6 października 2021 roku w związku z ukończeniem szkolenia w Korpusie Osobowym Przeciwlotniczym Grupie Osobowej Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych niżej wymienieni uzyskali prawo do noszenia odznaki absolwenta uczelni. Sierżanci Mazurek Paweł, Rościszkiewicz Michał, Tomczyk Radosław, Plutonowy Kokot Artur, Starsi Kaprale, Łagódka Michał, Romanowski Hubert, Skoczylas Rafał, Sobieszek Marcin, Kaprale, Bartczuk Jan, Bączek Patrycja, Grudziński Michał, Ołów Paweł, Pietrzkiewicz Wojciech, Piskosz Piotr, Rafałko Paweł, Seweryniak Jakub, Sobieraj Maciej, Żeno Marcin, Mat, Myszk Sebastian. Na podstawie paragrafu 13 Statutu Lotniczej Akademii Wojskowej zatwierdzonego decyzją nr 349 ministra obrony narodowej z dnia 6 października 2021 roku w związku z ukończeniem szkolenia w Korpusie Osobowym Sił Powietrznych Grupie Osobowej Inżynieryjno-Lotniczej niżej wymienieni uzyskali prawo do noszenia odznaki absolwenta uczelni. Starsi chorążowie sztabowi Dyksa Tomasz, Pikacz Artur, starszy chorąży Lankiewicz Krzysztof, chorąży Kurowski Adam, młodsi chorążowie Stoiński Radosław, Wiśniewska Katarzyna, Humieniuk Wojciech, starsi sierżanci Głąbicki Paweł, Niewiadomski Sebastian, Wojtaszczyk Jakub, sierżant Jasek Adrian, starszy kapral Rożek Damian, kaprale Bedra Piotr, Filipek Kamil, Kasprzycki Mateusz, Romański Kamil, Szczepański Tomasz, Ślęzak Paweł. Na podstawie paragrafu 13 Statutu Lotniczej Akademii Wojskowej zatwierdzonego decyzją nr 349 ministra obrony narodowej z dnia 6 października 2021 w związku z ukończeniem szkolenia w Korpusie Osobowym Sił Powietrznych Grupie Osobowej Radiotechnicznej niżej wymienieni uzyskali prawo do noszenia odznaki absolwenta uczelni. Sierżanci Doruch Mateusz, Maziarczyk Hubert, Piętowski Rafał, starszy kapral Glinkowski Dawid, kapral Zalewski Kamil. Na podstawie paragrafu 13 Statutu Lotniczej Akademii Wojskowej zatwierdzonego decyzją nr 349 ministra obrony narodowej z dnia 6 października 2021 w związku z ukończeniem szkolenia w Korpusie Osobowym Sił Powietrznych Grupie Osobowej Ubezpieczenia Lotów niżej wymieniony uzyskał prawo do noszenia odznaki absolwenta uczelni. Młodszy chorąży Myka Krzysztof. Na podstawie paragrafu 13 Statutu Lotniczej Akademii Wojskowej zatwierdzonego decyzją nr 349 ministra obrony narodowej z dnia 6 października 2021 roku w związku z ukończeniem szkolenia w Korpusie Osobowym Sił Powietrznych Grupie Osobowej Nawigatorów niżej wymienieni uzyskują prawo do noszenia odznaki absolwenta uczelni. Starsi kaprale Karolewski Piotr, Michalska Marta, kaprale Niziołek Michał, Staniszewski Mateusz, Tomela Jakub. Na podstawie paragrafu 13 Statutu Lotniczej Akademii Wojskowej zatwierdzonego decyzją nr 349 ministra obrony narodowej z dnia 6 października 2021 roku w związku z ukończeniem szkolenia w Korpusie Osobowym Sił Powietrznych Grupie Osobowej Meteorologicznej niżej wymienieni uzyskali prawo do noszenia odznaki absolwenta uczelni. Starszy chorąży sztabowy Muszyński Paweł, plutonowy Błachnio Marcin, starszy kapral Truskowski Łukasz, kaprale Jędrowska Katarzyna, Marciniak Szymon. Na podstawie decyzji nr 117 ministra obrony narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2021 roku w okresie od 6 września 2021 roku do 2 grudnia 2023 roku zrealizowano 24-miesięczne szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w określonych korpusach osobowych zakończone egzaminem na oficera. Na podstawie paragrafu 13 Statutu Lotniczej Akademii Wojskowej zatwierdzonego decyzją nr 349 ministra obrony narodowej z dnia 6 października 2021 roku w związku z ukończeniem teoretycznego i praktycznego szkolenia w Korpusie Osobowym Sił Powietrznych Grupie Osobowej Ruchu Lotniczego niżej wymienieni podchorążowie uzyskali prawo do noszenia odznaki absolwenta uczelni. Starsi kaprale podchorążowie Mulawa Tomasz, Puchała Katarzyna, Żońca Joanna,
Rozkaz podpisał rektor komendant Lotniczej Akademii Wojskowej, generał brygady, pilot doktor inżynier Krzysztof Cór. Spocznij, proszę o zajęcie miejsca. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi wręczenie patentów oficerskich przez rektora komendanta Akademii. Wyróżnieni oficerowie, do wręczenia patentów oficerskich. Marsz! Sierżant podchorąży Miłosz Grzegorzek. Sierżant podchorąży Mateusz Frankowski. Sierżant podchorąży Szymon Pluciński. Sierżant podchorąży Andrzej Gonet. Po patenty. Starszy kapral podchorąży Szymon Błądek. Sierżant podchorąży Aleks Chojnacki. Sierżant podchorąży Jakub Kromer. Kapral podchorąży Mateusz Kruk. Sierżant podchorąży Jakub Łukaszuk. Sierżant podchorąży Michał Miś. Sierżant podchorąży Natalia Ambroziak. Sierżant podchorąży Patryk Bachmat. Sierżant podchorąży Dawid Banaszak. Sierżant podchorąży Aleksander Banaszek.
Po. Patenty. Starszy kapral podchorąży Tomasz Bułaś. Sierżant podchorąży Dawid Duda. Sierżant podchorąży Daniel Gajos. Sierżant podchorąży Adrian Jabłoński. Sierżant podchorąży Bartłomiej Jemielniak. Sierżant podchorąży Szymon Kania. Sierżant podchorąży Michał Kopiel. Sierżant podchorąży Michał Krawczyk. Sierżant podchorąży Michał Pobideł. Sierżant podchorąży Maciej Strużyński. O! Patenty. Sierżant podchorąży Eryk Tłok. Plutonowy podchorąży Karol Trusiewicz. Starszy kapral podchorąży Dawid Żak. Sierżant podchorąży Jan Bogucki. Sierżant podchorąży Jakub Chomiuk. Sierżant podchorąży Tycjan Czornik.
Sierżant podchorąży Michał Dąbrowski. Starszy szeregowy podchorąży Daniel Frankowski. Plutonowy podchorąży Paweł Fryszka. Plutonowy podchorąży Szymon Glazik. Patenty. Sierżant podchorąży Mateusz Górszczyk. Starszy kapral podchorąży Bartosz Krupa. Sierżant podchorąży Przemysław Kulik. Sierżant podchorąży Kacper Łaba. Sierżant podchorąży Damian Meger. Sierżant podchorąży Dawid Paduch. Sierżant podchorąży Wiktor Pardej. Sierżant podchorąży Artur Płoskowski. Sierżant podchorąży Kacper Poboży. Plutonowy podchorąży Filip Siwik. Patenty. Plutonowy podchorąży Szymon Szewczyk. Sierżant podchorąży Karolina Stanilewicz.
Sierżant podchorąży Brian Wieczorek. Sierżant podchorąży Mateusz Żurkiewicz. Starszy kapral podchorąży Kacper Bijak. Sierżant podchorąży Natalia Cedro. Sierżant podchorąży Weronika Fryszka. Starszy kapral podchorąży Sandra Grządziela. Sierżant podchorąży Aleksandra Kromer. Sierżant podchorąży Jakub Krupa. Patenty. Sierżant podchorąży Natalia Lasota. Sierżant podchorąży Piotr Olszewski. Sierżant podchorąży Aleksandra Sikorska. Starszy szeregowy podchorąży David Del Luca. Sierżant podchorąży Dawid Dzwonkowski. Plutonowy podchorąży Bartosz Fiedorczuk. Sierżant podchorąży Kacper Krześniak. Sierżant podchorąży Piotr Kustra. Sierżant podchorąży Stanisław Mancewicz. Sierżant podchorąży Filip Misiak.
Po! Patenty. Sierżant podchorąży Piotr Rodak. Sierżant podchorąży Wojciech Wiciejowski. Plutonowy podchorąży Emil Barnowski. Sierżant podchorąży Adam Boroń. Sierżant podchorąży Aleksandra Byliniak. Sierżant podchorąży Bartosz Hołuj. Kapral podchorąży Hubert Jakubik. Kapral podchorąży Michał Kisielewski. Plutonowy podchorąży Patryk Korszla. Sierżant podchorąży Dominik Kubiak. Po! Patenty. Plutonowy podchorąży Bartosz Lengling. Starszy kapral podchorąży Jan Stachowiak. Starszy kapral podchorąży Kamil Darnikowski. Sierżant podchorąży Paulina Domin. Starszy szeregowy podchorąży Konrad Grudziecki. Sierżant podchorąży Adrian Jakubiak.